Koniec kryzysu. Mołdawia podpisała z Gazpromem umowę. Mołdawia podpisała z Gazpromem pięcioletnią umowę na dostawy gazu. Rząd w Kiszyniowie i rosyjski koncern Gazprom ogłosiły przedłużenie umowy na dostawy gazu do Mołdawii na kolejne 5 lat. Pod koniec września wygasł dotychczasowy kontrakt na gaz dla Mołdawii. Gazprom utrzymał dostawy, ale po wyższej cenie. W Mołdawii wybuchł kryzys energetyczny. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie ceny, a także dalszych rozmów dotyczących spłaty należności, przekazał w oświadczeniu rzecznik prasowy mołdawskiej dyplomacji Daniel Woda. Gazprom w swoim komunikacie zaznaczył, że przedłużenie zawartej na obu stron niekorzystnych warunkach umowy wejdzie w życie 1 listopada. Negocjacje dotyczące kontraktu były prowadzone w Petersburgu przez mołdawskiego wicepremiera Andrei Spinu i szefa rosyjskiego koncernu paliwowego Aleksieja Millera. Przed rozmowami Spinu deklarował, że będzie się domagać uczciwej ceny gazu dla Kiszyniowa. Mołdawska dyplomacja podkreśliła w piątek, że ostateczną cenę gazu opierała się na propozycjach Kiszyniowa, ale nie przedstawiono szczegółów dotyczących nowych taryf. Po wygaśnięciu pod koniec września poprzedniej umowy braki gazu zmusiły Mołdawię do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Gazprom zgodził się przedłużyć dotychczasową umowę o miesiąc, na październik, po wyższej niż dotąd cenie. Koncern zapowiedział też zawieszenie dostaw gazu dla Mołdawii, jeżeli ta nie ureguluje swoich zobowiązań finansowych wobec Gazpromu. Mołdawia otrzymuje w październiku gaz w cenie 790 dolarów za 1000 m3, podczas gdy we wrześniu cena wynosiła 550 dolarów. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell oświadczył w czwartek, że Mołdawia padła ofiarą działań Rosji, która wykorzystuje gaz ziemny jako broń do zastraszania tego kraju, a gwałtowny wzrost ceny gazu ma podłoże polityczne. Mołdawia kupiła w poniedziałek w Polsce 1 milion metrów sześciennych gazu ziemnego w celu dywersyfikacji dostaw energii, poinformował rząd w Kiszyniowie. Była to pierwsza dostawa gazu spoza Rosji w historii kraju.